Drodzy, jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś stała Gliwicka Huta. Była ona jedną z największych hut na Śląsku. Zatrudniała ona bardzo dużo osób, które miały tutaj pracę. Huta ta wyprodukowała bardzo dużo żelastwa, które poszło w świat. Dzisiaj, jak widzimy, po tej hucie są tylko gruzy, jest pustka, wielki plac. Co nam to przypomina? Często można ten obraz odnieść do tradycyjnego obrazu Dnia Pokuty, Środy Popielcowej, która kojarzy się nam z tym, że wyrzekamy się czegoś. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Takie hasło jest tego dnia, Dnia Pokuty z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czy nasze postanowienia pokutne, postne, o ile one jeszcze są w tych dzisiejszych czasach, są realne? Czy dotrzymujemy słowa samym sobie i Panu Bogu? Jeśli mamy jakieś postanowienie pokutne, kiedy jest ono nad wyraz wygórowane, kiedy nie jesteśmy w stanie go zrealizować, frustrujemy się, porzucamy i wychodzi z tego o wiele większe zło niż dobro. Pozostaje pustka. Ale czy w mniemaniu Bożym, czy w mniemaniu biblijnym post to jest właśnie taki krajobraz? Czy to jest pustka? Czy jesteśmy tylko i wyłącznie przyzwyczajeni do tradycyjnego postrzegania tego dnia? Czym jest post? Przenieśmy się w inne miejsce, by odczytać w innej atmosferze Słowo Boże, które będzie czytane w środę. Jesteśmy już w innym miejscu, nie tak ponurym i szarym jak poprzednio. Jesteśmy w parku, w którym mamy przywilej odczytać słowa z drugiego listu apostoła Piotra z pierwszego rozdziału. Łaska wam i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie, dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czas postu kojarzy się nam z czasem zakazów, nakazów, obostrzeń. Kojarzy się nam z czasem wyrzeczeń, przykrości. Natomiast całkowicie inne pojęcie ma o tym Biblia. Przecież czas postu to jest czas przywilejów. Czy zrezygnowanie z czegoś, drodzy, jest tylko i wyłącznie wyrzeczeniem? Czy wyrzekamy się pewnych rzeczy dlatego, żeby zrobić jakieś pewne dobro? Dlatego mamy nasze przywileje, które dał nam Pan Bóg, a które są zawarte w Jego największych obietnicach, które zostaną spełnione. Mamy unikać skażenia, które jest na tym świecie, które pociąga za sobą pożądliwość. Czy nie każdy z nas ma w sobie pożądliwość? Ktoś by mógł teraz twierdzić, no fajnie, teraz ksiądz mówi o tym, o pożądliwości, ale czy ta pożądliwość księdza dosięga? Jak najbardziej. Też pożądam. Jest to naturą człowieka, dlatego też mamy ten przywilej, by wszystko to uzupełniać w całkowicie inny sposób. Mamy się starać uzupełniać wiarę cnotą, poznaniem, poznanie powściągliwością, wytrwanie, braterstwo, miłość. To są dobre rzeczy, radosne rzeczy, które mamy czynić.
naszą wiarę mamy budować. Po to jest czas postu i czas pokuty. Dlatego też, drodzy, zapraszam Was w ten szczególny dzień, by skorzystać z tego, by nie trapić, by nie zawieszać swojej głowy, by się nie smęcić, ale radować z tego, że Pan Bóg przebacza nam nasze winy, nasze grzechy i pcha nas w stronę tego, co jest dobre, czyli w stronę miłości. Pozostańcie z Bogiem. Must have been true.